Magda Żakowska, dzień dobry. Mam nadzieję, że zdążyliśmy nacieszyć się dziś pogodnym niebem i wysoką temperaturą. Bo w najbliższych godzinach do Polski znów dotrze bardziej wilgotne i chłodniejsze powietrze. W nocy padać może w całym kraju, chwilami opady będą intensywne. Będzie to także cieplejsza noc od poprzedniej. Na ogół temperatura nie spadnie poniżej 15 lub 14 stopni. Cieplej będzie na wybrzeżu, tam 16 stopni, w górach chłodniej 13. Jutro od rana do godzin południowych jeszcze dużo chmur, zanikające opady deszczu i niewiele przejaśnień. Na Podkarpaciu możliwe także burze. Po południu popada tylko na wybrzeżu i północy Pomorza, a także na południowym wschodzie. Będzie chłodno. Temperatura nie przekroczy 18 lub 20 stopni. Trochę cieplej dzień zapowiada się tylko na południowym zachodzie. Także na Kujawach i Pomorzu w nocy popada, chwilami intensywnie, a temperatura nie spadnie poniżej 15 lub 14 stopni. W nocy powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Jutro od rana jeszcze sporo chmur, opady deszczu. Po południu popada tylko w północnej części kujawsko-pomorskiego, na pozostałym obszarze więcej słońca, ale chłodno, 18 lub 19 stopni. Nadal powieje z zachodu umiarkowanie i dość silnie, ciśnienie będzie się wahać. W niedzielę zmienne zachmurzenie, po południu także możliwe burze. Ciepło od 23 do 25 stopni. Także w poniedziałek popada, nawet zagrzmi. Poniedziałkowe popołudnie będzie upalne. Na termometrach zobaczymy od 27 do 31 stopni. We wtorek dla odmiany deszczowe chmury zaczną zanikać, będzie więcej słońca, ale po bardzo ciepłej nocy w ciągu dnia odpoczniemy od upału, bo temperatura maksymalna nie przekroczy 22-23 stopni. A zatem w najbliższych dniach pogoda zrobi wszystko, by być ulubionym tematem do rozmów. Do zobaczenia!